Rafał, kolejny odcinek za nami, tym razem półfinał. Bardzo wysoki poziom, ty to na pewno mi przyznasz. No właśnie, i zostały wyłonione trzy finałowe pary. Trzy piękne panie tym razem się dostały do finału. Odpadł Maciek Musiał. Jak ty się na to wszystko zapatrujesz? No, finał będzie naprawdę fantastyczny. Trzy osobowości, trzy piękne kobiety, jak już powiedziałeś, i trzy wspaniałe tancerki. I teraz w tym finale na pewno będzie walka na detale i każda z par będzie chciała czymś nas zaskoczyć. Może nas jako jurorów nie, ale bardziej widzów i naprawdę będzie gorąco. Gorąco będzie na pewno tutaj w studiu. A zasmucił cię ten werdykt, że jednak Maciek Musiał odpadł? No tak, no wiadomo, gdzieś tam ta więź męska była i gdzieś liczyłem może, że uda się, no ale każda z osób, każda para, która dzisiaj tańczyła w finale, zasługiwała na finał i no... I też tak się jakby ułożyło w punktacji naszej jurorskich i ja to podkreśliłem jeszcze, mówiłem do moich tutaj kolegów za stołu, że nikt by takiego scenariusza nie wymyślił, że po prostu będzie równo dwie pary na ostatnim miejscu i potem następne oceny, więc tutaj tylko i wyłącznie widzowie zadecydowali, kogo chcą oglądać w wielkim finale. Jak myślisz, co zaważyło na decyzji widzów? Czego Maćkowi mogło zabraknąć albo dziewczyny były lepsze? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się i jestem przekonany, że tam naprawdę mała różnica jakichś głosów zaważyła na tej decyzji. Może, no nie wiem, no gdzieś tam większa widownia damska zagłosowała na dziewczyny. Ciężko mi to powiedzieć, naprawdę. A teraz jakbyś miał tak podsumować po jednym zdaniu, czy tam dwóch, te właśnie nasze finalistki, jaki one progres przeszły od tego pierwszego live'a do dzisiejszego? Każda, mogę powiedzieć, że najbardziej chyba mi się wydaje taki progres to chyba Julka zrobiła, ale Roxy już od pierwszego odcinka była faworytką. Anita też dobrze tańczyła, też robiła duży progres, ale teraz na tym etapie są naprawdę na wyrównanym poziomie i, no i jestem ciekawy tego finału. Rozumiem, że ty byś nie chciał podejmować decyzji za widzów w finale. Nie, w ogóle nie chciałbym podejmować decyzji, bo każda z tych pań, czy każda z tych dziewczyn naprawdę ma coś fantastycznego do zaoferowania w tańcu. Bardzo często jest tak w tym programie, że jak mamy, że od początku jak jest jakiś faworyt, to on dochodzi owszem do finału, a potem w tym finale niestety przegrywa. Ty często też tańczyłeś z faworytkami, a potem w tym finale nie udało się. Czy z Roxaną może być podobnie? Ciężko powiedzieć, bo jak widać ten program jest w tej edycji nieprzewidywalny. Dzieją się naprawdę dziwne i ciekawe rzeczy, ale zawsze jest tak, że już w finale to jest taka presja, że chce się już być tym zwycięzcą i często jest tak, że gdzieś tam te ambicje nas przerastają, no i się spalamy. Ja tak miałem często, no a tutaj właśnie będzie trzeba, będą musiały te gwiazdy i tancerze zrobić tak, żeby właśnie zachować taki spokój i wszystko tutaj w głowie będą musieli to przeanalizować, jak to zrobić, żeby unieść tą kryształową kulę. Powiedz mi, czy ty widzisz właśnie po tych uczestniczkach już teraz takie zmęczenie, że one już po prostu po tych trzech miesiącach na ostatnich siłach, że tak powiem, do tego finału dochodzą? Nie, wydaje mi się, że to teraz w etapie finałowym jest tak, że dostajesz jeszcze więcej siły. Jesteś po prostu podekscytowany, po prostu chcesz się zaprezentować jak najlepiej. Ja pamiętam, że jak przed każdym finałem to było tak, że po prostu... Tyle się miało energii, chciało się tyle pomysłów i wszystkiego, że już zapomina się o tym zmęczeniu. Dopiero to zmęczenie przychodzi tydzień po skończeniu edycji. Wtedy jest po prostu, nagle mówisz, o Jezus, to się już skończyło, po prostu czuję moje ciało, że jest po prostu coś nie tak. Więc finałowy odcinek, każdy uczestnik na pewno przeżywa fantastycznie i z dużą energią. Czy możemy w finale liczyć na to, że zatańczysz na parkiecie? O, ciekawe. Nawet o tym nie pomyślałem, ale wydaje mi się, że nie, że to bardziej chyba mamy skupić na naszych gwiazdach, które będą występować podczas tego odcinka. To oni dziś będą najważniejszymi tutaj postaciami. A przygotujesz może jakąś gwiazdę pod finał? Nie ma takiego pomysłu, nie wiem, bo tak naprawdę dopiero teraz będziemy mieć spotkanie i będziemy dopiero się dowiadywać, jakie tańce będą, nie wiem, jaki jest pomysł, ale...
chciałbym zatańczyć na przykład sobie z którąś z tych gwiazd. Jaką? A nie wiem, a na pewno zatańczę na Afterze po finale. Z każdą? Może i z każdą.